Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony LBK i znajdujemy się ponownie w Just Cause'ie. Wybacz, troszeczkę już za szybko zareagowałem i tutaj przyjąłem misję. Znaczy, nagrywałem odcinek ten już ze 3 razy przynajmniej, tak więc wiecie. Po prostu mi się tutaj misja trochę zbugowała i myślę, że jest to wina. Że jest to wina. O cholera. Chyba nie wykręcę, nie? Okej, udało się jakimś cudem. Że jest to wina. Gry samej sobie, w sensie nie wiem, czy jej restart mi coś tutaj pomoże. Mam nadzieję, jeśli nie, no to anuluję tą misję i z jakiegoś powodu będę musiał, znaczy jakoś będę musiał ją tam przejść, prawda? Ponieważ ta platforma niestety się lubiła bugować tutaj i nie miałem tutaj wszystkich, że tak powiem, elementów do zniszczenia, ponieważ mamy ją, jak wiecie, zniszczyć, tak? A nie wszystkie po prostu obiekty mi się pokazywały w ogóle, tak więc no. Tym razem chyba jest wszystko ok? Czy jeszcze nie? Nie, mam nadzieję, że tak. Jest, jest dźwig, w końcu. Wcześniej tego dźwigu nie było po prostu i to był największy problem. Ale pytanie, czy tym razem mi się uda. Cholera, właśnie tutaj są te wyrzutnie rakiet. Niestety muszę się jakoś ich pozbyć. Sekundkę, pozwólcie, bo ja tutaj niestety muszę sterować klawiszami. WSD nie mogę sterować myszką tym samolotem, co mnie osobiście boli. Okej. Wracamy na platformę. Może nawet kontrolę sobie tutaj zwolnię troszkę. I zaczynamy walić znowu. Dobra. I teraz tak? Pięknie. Uciekliśmy jakimś cudem. Nawet w miarę dobrze, bym powiedział. Spróbuję tylko stąd uciec. O cholera, nawet nie wiem, gdzie wpadłem w tym momencie. Okej. Okay. Dobra, już się widzę, że odnajduję powoli. Muszę zabrać ten helikopter, który tam był, wiecie? On jest dla mnie w tym momencie najważniejszy. Hop. O cholera, nie wyszło. Hop. Jeszcze raz. No, wskakuj tutaj, Rico. Pięknie. Bierzemy helikopter. I zaczynamy zabawę. Cholera. Że mnie to nie trafiło tak szybko. Cholera, jeszcze snajperzy. Właśnie, najpierw to działo muszę zniszczyć, w sensie to tą wyrzutnię. Dobra, już mi się oberwało niedobrze. Okej, udało się. Tak więc teraz już tylko wystarczy zniszczyć tutaj teoretycznie te składy paliwa. I powinno być okej. Okay. Dobra, ale... panowie, proszę mi tutaj nie przeszkadzać, snajperzy. No, super, poszli. Jeszcze wieżę. Okej, okay, ładnie, już prawie to skończyliśmy. Tutaj są jeszcze dwa generatory. Trzeba zniszczyć, okej, okay, fajnie, udało się. Tutaj mamy kolejny zbiornik. Tak jak mówię, ja już tą misję przynajmniej 3-4 razy robiłem. No właśnie, i zobaczcie. I przy poprzednich moich razach, jak to robiłem, w ogóle nie mogłem tego zrobić, przez to, że mi się po prostu bugowało to. I to był największy problem. Jezus Maria, jaka ta misja była szybka i prosta, a ja ją robiłem, naprawdę, przysięgam nam. No nie wiem, w sumie nie wiem, na co mogę wam przysięgać, ale robię ją przynajmniej ze... z pół godziny 40-50 minut przynajmniej na pewno. Tego jestem pewien. Z czego, tak jak mówię, robię ją łącznie 3 razy, po prostu obszukiwałem wszystko, absolutnie wszystko tutaj wokół. Okej, okay, fajnie, ja na razie bym sobie tutaj wylądował. Jeżeli pozwolicie. Cholera. Trochę zginąłem, dobra, trudno. Trudno się mówi, prawda? Chciałem tutaj pozbierać, co prawda, znajdźkę, ale nie chce mi się w sumie. Jakoś on niespecjalnie mi się przesuwa, naprawdę, uwierzcie. Okej, okay, a gdzie rozpoczniemy? Pewnie w jakiejś twierdzy, czy nie? Zakładam, że tak. Dokładnie jest tak, jak powiedziałem. A to są w ogóle silosy, widzę. W sensie składy paliwa, o cholera. A na szczęście ta należy do... Ta twierdza należy już na szczęście do pewnego ugrupowania, do tych żniwiarzy, o właśnie, nie mogę sobie znaleźć słowa. Okej, okay. A to jest ta, dobra, to wszystko jasne. Czy mi się chce tutaj resztę rzeczy ogarniać, gdzie co jest? No w sumie mogę, o już widzę kolejną. Ciekawe, czy w ogóle to zraniłem jakkolwiek, tam widziałem znajdźkę po drodze. Przy okazji, o już widzicie, mamy 8 godzin. Więc całkiem, całkiem
pozbawić. Ciekawe tylko, czy to liczy od ostatniego save'a, czy od tego, bo zasejwowało mi grę. Co ja robię? Czemu ja to robię tym? Powinienem zrobić tak. Zasejwowało mi grę przy pierwszym, wydaje mi się, przy pierwszej próbie tamtej misji, prawda? Okej, okay, ładnie. Ile mam procent? A, nic mi się nie zmieniło, naprawdę? Jestem szczerze mówiąc zszokowany. A nie, to nie była znajdźka, tylko HP. Dobra, trudno. Na razie poszukajmy jeszcze dalej. Tak szybciutko sobie ogarnijmy. O, coś jest. Jest i znajdźka. Czyli ona 19% nam uzupełni tutaj pozostałe? Nie, zaledwie 4. O, jest. Trochę jest jeszcze do zrobienia tutaj. Nie wiem, czy mi się chce osobiście tak. Dobra, nie chcę mi się. W tym razie lecę do wyjścia. Tak, zasejwowało mi na pewno na początku, przy pierwszej próbie robienia misji, więc zakładam, że po prostu ten czas jeszcze nie jest tutaj podliczony, no ale mniejsza. Oto. Zakładam, że ludzie, którzy dokładnie oglądają filmy, zauważą, że właśnie w poprzednim odcinku, tam, czy tam dwa odcinki temu, było to 7 godzin, prawda? I najwyraźniej dopiero teraz to przeskoczyło. Znaczy, i najwyraźniej dopiero teraz, tylko najwyraźniej... najwyraźniej zasejwowało po prostu po tych wszystkich misjach, prawda? Przy każdej kolejnej próbie, tylko zasejwowało nam na samym początku misji. Przy pierwszym razie, jak ją robiłem. Ogólnie próbowałem też przerywać tę misję i robić ją od nowa, oczywiście na tamtym filmie. Niestety go nie mam już, bo go po prostu usunąłem, prawda? Logiczne. Po co mi film, który nie nada się absolutnie na nic, na którym przeklinam po prostu drugie słowo. Już naprawdę zacząłem być tak sfrustrowany tym, co się tutaj stało, że... To sobie przekleństwa leciały równo. No tak, w każdym razie go nie mam. I po prostu próbowałem przerywać misję. Próbowałem absolutnie wszystkie oprócz restartu gry, bo nie chciałem niestety gry restartować. Znaczy, niestety no. Spodziewałem się, że może być tak, że właśnie będziemy musieli. Będziemy musieli. Startować grę, ale nie chciałem tego robić, bo nie miałem czasu, nie chciało mi się też. A poza tym miałem nadzieję, że to jakoś inaczej rozwiąże. Okej, okay, bardzo ładnie. No i pięknie. Poszła cała? Chyba cała. A nie, o dziwo nie cała. To jeszcze są pompy paliwowe. To jeszcze się nie rozwaliły. Z pistoletu mogę strzelać, jak widzicie, bo mamy do niego sporo naboi. Naprawdę sporo. Tamten nasz gość się bawi dobrze. Jak widzicie. Myślę, że ktoś chodzi, ale tylko mi się wydawało. Wiecie, dźwigania powierzchniowe w domu i tak dalej. W mieszkaniu znaczy się dokładnie. Okej, okay. Spróbuję się tam dostać do tego naszego auta i wejść do niego. Okej. Okay. Powinniśmy być już bezpieczni, ten gość nam raczej pomoże, mam nadzieję taką. No, zacznie walić tam do nich pięknie. Chciałem jeszcze po to HP pójść, ale nie chcę się w sumie. Oj, dobra, no właśnie i już chyba zrezygnowałem ostatecznie z tego HP. Dobra, myślę nad... Przydałoby się, żeby wysłali helikopter, bym sobie go ukradł, czy tak powiem, delikatnie. I bym sobie nim po prostu podjechał tam te 7... Znaczy podjechał, Jezus, podleciał. 7 km niecałe. Znaczy 6,5 w sumie, bardziej. Okej, okay, już poziom drugi, poszukiwań, spoko. Wisi mi to. Przydałyby się te fajniejsze auta, w sensie takie szybsze, prawda? Ale to jest tylko panału. Nie można tutaj wymagać. Najszybsze auto pewnie ma wojsko albo coś. Znaczy najszybsze i najbardziej pancerne jednocześnie, prawda? Ewentualnie te ugrupowania mają pewnie gdzieś w okolicy, albo nawet na równi. Te wszystkie swoje rzeczy. Kurczę, czemu mi tutaj nie chce zbadać tego terenu? Chciałbym sobie już odkryć tą lokację, o. A w ogóle widzicie, silnik tutaj odwalał piękne rzeczy. O, już, odkryło go. Okej, okay. Bierzemy. I uciekamy dalej. Tak wygląda moje granie w Just Cause'a. O, i widzę tutaj wojskowego. Kurde, chciałem go potrącić. Chciałem potrącić jedno ślad. Ogółem potrącenie jedno śladu też jest spoko. Polecam. 10 na 10. Śmieszne i w ogóle. Meme. Cholera. Nie mogę wyjechać. Cholera, i teraz w ogóle jeszcze nie mogę wyjechać. No dobra, zrobię inaczej. Zrobię tak. Zrobię tak. Zrobię tak. Zrobię tak. I zrobię tak. Bum. Tam to też powinno się właśnie rozwalić. Jezus, jakie piękno.
Tylko szkoda, że aż do cywili przez nas ginie, prawda? Nie wiem, czy to było założenie, prawda, tych wojskowych tutaj, w sensie, którzy nas wysłali, tej agencji naszej. Bo zastanawiam się, czy ta agencja jest w końcu dobra, czy zła, bo jakby nie patrzeć, to... Zobaczcie, ile my cywili zabijamy i nie mamy z tego powodu żadnych prawda, problemów. Okej, pobijamy go... Znaczy, Boże, pobijamy. Zabijamy gościa, chciałem powiedzieć. Nie, kłódko, jedynka. Przeładuj sobie, Riko. A, chyba nie może. Dobra. Nie ma problemu. Nie ma za bardzo jak inaczej pojechać, więc będę musiał skorzystać z tego, co mam teraz. Okej, jeden zabity. No, gincie już. Ja bym chciał helikopter, żebyście sobie tutaj przysłali, bo mi się nie chce wydawać kolejnych pieniędzy na to. A jak wy coś wyślecie, to będzie nawet lepiej. O, ja mam przednie koło rozwalone. Znaczy, słyszałem już wcześniej ten dźwięk, ale nie wiedziałem, że on jest aż tak... Znaczy, nie wiedziałem, że to jest od przedniego koła, patrzę tylne cały czas, okej. Okay. Zazwyczaj to się tylne rozwala, prawda? Znaczy, mi się przynajmniej tak wydawało. Okej, okay, jesteśmy prawie w bazie jakiejś wojskowej ich. Chyba, dobrze mówię. Znaczy, no na pewno jest to jakaś... Jest to jakiś strzeżony obszar. Chciałem być restricted area, ale... O cholera, tam jest ten. Tam jest gościu z KM-em. Jakoś średnio mi się widzi strzelanie do niego, w sensie walka z nim. Ogółem. A widzę, że tutaj też nic nie porobiłem. Prawie. A, zniszczyłem. A, już wiem, bo ja tutaj przechodziłem, tylko sobie tak, wiecie, przejściowo i te 17% mi samo się tak zrobiło. Jak lubię mówić, samo mi się tak zrobiło te 17% zniszczeń, prawda? Cholera. Szukam jakiegoś helikoptera tutaj, ale nie widzę, żebym miał jakikolwiek. W sensie tak... Ciężko z tym. Okej, okay, wezmę jeszcze tutaj się podskoczę, bo widzę znajdźkę na szybko. A którą mogę tak w miarę zebrać logicznie i sensownie. 2%, czyli 50 rzeczy do zniszczenia. Podziękuję naprawdę za coś takiego. Nie, po prostu mi się nie chce, wiecie. No dawaj, Riko. Bo ja chciałbym... Cholera, nie granat. A, fuck. No i po granacie właśnie mamy. Okej, okay, spróbuj się wspiąć tu. W ogóle jest osiągnięcie chyba, za wspinanie się chyba na najwyższy szczyt bodajże. Czy jakoś tak. Że wiecie, że na spadochronie i mam się wspinać na najwyższy szczyt panału. Ale na najwyższym szczycie panału jest bodajże jedna z tych czaszek, że tak powiem. Do tej misji, wiecie, którą mam, któryś chyba ten od karaluchów nam powiedział, że jest taka misja. Okej. Okay. Cholera, znowu. Chyba przycisknę jeszcze chwilę. A mogę dwójka? A dobra, niech będzie karabin snajperski. Nie. Okej, okay, a dwójka, o. Tak, w razie czego to mi się nic nie stanie, prawda? Tam jeden nabój czy dwa to jest nic takiego, a granaty są ważne. Przydatne przede wszystkim. Znaczy, no nie chcę po prostu ich tracić, bez ich dość mało. Jakby nie patrzeć. No cholera. Liko, łapiesz się już? F. No, tylko nie spadaj. Jeszcze. Jeszcze to nie ta strona góry, Liko, żebyś spadał. Okej, okay, wspinamy się. Oczywiście dalej. Jak widzicie, Liko potrafi nawet na skalę, która ma niemalże 90 stopni nachylenia stać. Znaczy, na skalę, która ma 90... Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, to co chciałem powiedzieć. Może na wzgórzu, które jest nachylone pod kątem prawie że 90 stopni? Ciężko mi to jakoś tak logicznie sensownie powiedzieć, bo nie mogę znaleźć słowa jakiegoś na to. W sumie mogłem po prostu poprosić o transport, nie sądzicie? Chyba to powinienem był zrobić, tak mi się wydaje. Jasna cholera, jeszcze musiałem zmarnować nabój do... żeby wezwać, okej. Pomiń. Ewakuacja. A czy ja mam w ogóle tam jakiś znacznik? Chyba to było w okolicach tej lotniska, jak się nie mylę. Kurna. Znowu kicham na odcinku. Spasibo, towarzysz. Okej, okay. I gdzie my mamy lecieć? Dużo to żeśmy nie nadrobili, ale... Dzięki temu... O, a to jest to lotnisko, na którym byliśmy ostatnio, chyba. Cholera. A, było blisko i bym zginął. Okej. Okay. Oczywiście Liko przeżyje, nieważne co by się nie działo. Sobie tutaj powoli przejdę, bo chcę tego pułkownika od razu zabić. Zabity, spoko. Okej, okay, morale w wojsku spadło, spoko, ale przydałoby mi się jeszcze stąd uciec, wiecie? Tak, szczerze. Tylko, że szukam jakiegoś samolotu, tylko, że chyba troszeczkę ze złej strony podszedłem, bo tam jest pas startowy po prawej.
Oczywiście, jak widzicie, jestem masa rzeczy do zniszczenia, ale nie ma na to teraz czasu. Nie chcę wam też marnować odcinka, tak jak mówiłem, że ja jak będę sobie coś poniszczyć, to raczej będzie poza odcinkiem robione albo coś. O, i są tutaj, te samoloty są w ogóle piękne. To jest jak połączenie F-16 z czymś tak cholernie futurystycznym. Nie wiem, czy takie w ogóle istnieją, ale one są genialne po prostu. Zapewne nie, zapewne jest to tylko wymysł twórców, ale... Cholera, nie, kontrol. O cholera. Nie wrócić, że z tym nie wrócę, nie? O, dobra, niech mnie jeszcze obróci, spoko. Nie ma problemu. Nie tak. Dobra. Nie tak, może ja z tego wyjdę, prawda, niech to sobie tutaj będzie. Zdarzają się przypadki takie, że no nie udaje się, prawda, pilotom na przykład danego samolotu startować z pasa i w ogóle i muszą wziąć ten nowy. Nie, to się nie zdarza, ale po prostu jestem takim beznadziejnym pilotem. Okej, okay, na spokojnie. Wtedy miałem po prostu za duże przyspieszenie. Okej, okay, i mogę jechać już. O cholera, albo jednak nie. A, jasny gwint, dobra. Jak ja teraz tym wrócę, co? Nie wrócę tym. Oto. Tak, oto efekty. Lipki i samoloty. Efekt końcowy. O Jezus. Miałem się tam szybko dostać, a póki co jest jeszcze gorzej niż było. O, ale ten już jedzie ładnie. I zginąłem. Nie no. Nie, niech mnie jeszcze... O nie. Jak mnie wrzuci do bazy, to ja się wkurzę. Zapewne tak się stanie. Będzie tylko, że jakoś blisko. A mój punkt zostanie? Mój waypoint? Oczywiście, że nie. O Jezus. Ja zmarnowałem właśnie jakieś 10 minut odcinka, prawda? Chyba prawda. Okej, okay, ewakuacja. Prosiłbym do tego miejsca, tego lotniska. Tutaj znowu. A tym razem już się przeniosę na pas szybko i tyle. W sensie będę leciał w stronę pasa, a nie w stronę pułkownika, jak w tym wypadku było. Za pierwszym razem, no. Podróża, Boże. Chciałem powiedzieć, że podróżowanie. W trakcie i... Riko wyskakuje w końcu, dobra. Leci w stronę lotniska, czyli tam. Tam. Okej. Okay. Powiedziałeś, że w przestrzeni powietrznej mnie nic nie wykryło, w sensie, bo jakby jakieś radary czy coś, ja wiem, że oni nie są jakby tylko panału, prawda, ale... A wydaje mi się, że radary odpowiednie mają do tego, żeby mnie wykryć, okej. Okay. Jest tutaj samolot, który startuje, przynajmniej powinien. A wydaje mi się, że nie wystartuje przez to wszystko. Tutaj normalnie gościa wyrzuciłem? O, to jest dziwne, bo jest wojskowym, prawda, i myślałem, że będzie walka o to. Który z nas tutaj zostanie. Ja sobie pozwólcie, jeszcze włączę palm topa tutaj i sobie ustawię waypoint. Escape, ok. Lecimy i podrywamy się i lecimy już do miejsca naszego docelowego. Nie chcę się, tak jak powiedziałem, tego niszczyć wszystkiego, bo to nie ma większego sensu. No. A, to już widzę, kto startuje drugi. Ciekawe, czy uda mi się go zestrzelić. Bawię się trochę. Okej, okay, dobra, widzę, że te manewry jakieś i nie da się zestrzelić, więc pozwólcie, że... Może ja sobie tutaj wysiądę zaraz. Co nie za... tutaj? Okej, okay, ładnie. Shish. Nie wiem, co to w ogóle znaczy shish? Znaczy to, co on próbował powiedzieć, czy on powiedział. Mniejsza o to. Jest ta wieża ciśnień. Nie to. Pozwólcie. Tylko zmienię broń. Nie chcę korzystać z tego automatycznego, ponieważ jest on na tyle dobry, że wydaje mi się, że lepiej oszczędzać do niego naboje. Co prawda co chwilę je dostajemy, ale z pistoletem jest po prostu łatwiej strzelać, żeby tak manować amunicję dosłownie. Okej, okay. Bierzemy od razu misję, żeby nas już nie gonili. Listen and listen good, comrade. Time is of the essence. A cadre of my best men are going to a sit down with a rival group. And have discovered their cars are rigged to explode once the engines stop running. So you, brave Scorpion, must catch up with them and disarm the bombs on route. Hurry! Powiem wam, że to jest motyw z pewnego filmu. Nie pamiętam teraz, jak on się nazywał, ale pamiętam, że był taki właśnie film, gdzie gość jechał autobusem, prawda, i miał
ludzi w cholerę po prostu w autobusie. I jeśli by zszedł poniżej jakiejś tam konkretnej prędkości, to po prostu bomba by wybuchła, czy tam bomby. Chyba były 4 bomby albo jedna, nie pamiętam. W każdym razie, no jakby się zatrzymał, to ta bomba by wybuchła. Chyba ileś tam też czasu było na to, czyli były 2 opcje, prawda, żeby ta bomba wybuchła. I to jest chyba motyw bardzo podobny do tamtego, ale nie pamiętam filmu za cholerę. Ja bym ich tak zatrzymał. Widzę, że się nie da, więc... Okej. Ja mam tutaj rozbroić tą bombę. A, okej. 3, 4, 2, 4, 1, 2. Jeszcze zrobiona. No jedziesz, jedziesz, gość. A, oni jadą chyba z odpowiednie... Już są samą prędkością cały czas. Okej. Tak. Cholera, no. Jasny gwint. Teraz się będę musiał z nim jeszcze bić, żeby się dostać do mojego... Do moich tam ludzi, znaczy do moich tam... Ludzi żniwiarzy, prawda? F. Ale... No cholera, nie odjeżdżajcie mi. Tak, pozwólcie. Ja tutaj sobie wejdę. A, dobra, chyba nie mam opcji za bardzo innej. Okej, myk. Spróbuję w ten sposób. I zabrać ten samochód i wtedy może mi się w końcu uda cokolwiek zrobić. Okej. Bierzemy i spróbuję ich dogonić. Nie mam pojęcia za bardzo jak miałem to zrobić, skoro tamten jeden spowolniłem. Skoro tamto jedno auto spowolniłem. Zostałe 2 są cały czas w tym samym ruchu, prawda? Znaczy poruszają się tą samą prędkością. Więc powiedzmy sobie szczerze, że utrudniłem tak naprawdę misję, co zrobiłem. Okej. F. No i dobra, mamy bombę. 2, 4. Cholera. 1, 3, 1, 2, 1, 4. Okej. I ostatni. 4, 1, 2, 1, 3, 2. Cholera. 4, 2, 1, 3, 2. A. 2, 1, 4. Cholera jasna. 2, 4, 1, 3, 2, 3. Pięknie. W końcu. Spoko. A jakaś informacja, znaczy informacja jakiejś kolejnej misji czy coś? Przydałoby się. Czy oni się biją z karaluchami? Chyba tak, chyba oni się wszyscy biją ze sobą. Dobra, pozwólcie tylko, że ja sobie ogarnę jakąś misję teraz kolejną. Od nich. A nie mam już, tak? Nie, jest, okej, tylko że dopiero tutaj. Kawał drogi. Ja sobie wezmę może tutaj... pozwólcie, że ja sobie zeskoczę od was. Czy mam możliwość ucieczki? Czy nie bardzo? Bo jeśli nie mam, to sobie coś po prostu kupię, prawda? No nie mogę, czyli... Niestety muszę kupić helikopter za 35 kafli, o... Dużo pieniędzy. Znaczy ja wiem, że mam 800 tysięcy, no ale... Mimo wszystko te pieniądze wolałbym na co innego spożytkować, prawda? Na przykład na broń. Okej. Zbieraj to. Znaczy zbieraj to, Boże. Wchodź do tego helikoptera. Rico i lecimy. Dobra, 15 km, więc kawał drogi, szczerze mówiąc. Wkurza mnie to, że myszką nie można sterować. W sensie, mi by było wygodniej osobiście myszką sterować w tej grze. Gorzej będzie, jak mnie zestrzelą. Bo nie mam im jak uciec, ale nie mam tej żadnej broni właśnie, o cholera. Już się pod ogień wpieprzyłem. Raz spróbuję się do nich jeszcze przyczepić, co najlepsze. Okej. Okay. Uda się, jest. Mamy to. Do przodu. Trzeba zabić tego gościa tutaj. I następnie wejść, okej. Okay. 1... 4... 3... Dobra. I zaraz możemy się pożegnać też z tym helikopterem chyba, bo tak widzę, że nieźle napieprzają do nas. Chociaż nie, okej. Okay. Chyba to nawet wygramy. Dobra.
Już lecimy, koniec, koniec zabawy. Koniec zabawy, trzeba uciekać, bo naprawdę nie chcę się już z nim bić, a jak niespecjalnie też mamy na to HP, ani czas w sumie, bo już widzę 25 minut, kurde, minęło, a ja nic nie zrobiłem prawie. Zrobiłem ile? Dwie misje drobne, takie naprawdę drobne, które można było zrobić raz, dwa. Ja się z nimi męczyłem jak głupi. I powiedzmy, że to będzie ostatnia misja, którą zrobimy dzisiaj. Czemu by nie? Bo ja muszę zacząć nagrywać więcej Just Cause'a, bo mam w nim braki, w sensie jak w przypadku innych serii mam na przykład 6-7 odcinków nagranych, prawda? To w wypadku Just Cause'a to są 2 czy 3 i to jest taki ból troszkę, bo faktycznie co tydzień muszę go nagrywać od nowa i wiecie dobrze, że ja się dosyć męczę z tą serią czasem. Strasznie długo nam to zajmuje. Okej, okay, a jakbym wylądował i sobie poprosił tutaj o... Tak, poproszę tego gościa. Zrobię tak. Będę się jeszcze tutaj przyspieszę, żeby zlecieć. Poproszę tego gościa o podwózkę, bo... jakoś naprawdę niespecjalnie mi się chce... męczyć z tym. Tam widzę, ten helikopter sobie spada. Tak. No po prostu się serią troszkę męczę, bo tak jak mówię, no, ja nie jestem osobą, która ma... zwyczaju mam w zwyczaju myśleć nad jakąś wołą jako fajną rozwałkę i w ogóle, prawda? Nie jara mnie to aż tak. Okej, okay, gdzieś tutaj może? W tym mieście jak się przejdę? W ogóle zobaczcie, jaka fajna wysepka, taka w kształcie jakby rogala, prawda? Właśnie obok której będziemy przelatywali. Bardzo mi przypomina pewne logo pewnej firmy, która robi gry, tylko że pewnego studia, która robi gry, tylko nie pamiętam teraz nazwy jego. Okej, niedaleko w miarę żeśmy się tutaj zrzucili, bo tylko kilometr. O jest, patrzcie, posąg, kurde, kusi, nie? Ma coś tu jakiś... A nie, daj pan samochód. Potrzebny mi i w ogóle te sprawy. Okej. Okay. Okej, okay, spróbujmy teraz pojechać z tym. Tak, udało się, okej. Okay. Tak, czasem te teksty Liko też są dosyć zabawne, jeśli się na nich skupi. 53%, o, nice. Jeden byle posąg i tyle punktów poszło, o cholera. O nie, zobaczcie, ten dźwięk aż razi w uszy, jejku. Nie, ja sobie muszę wziąć motocykl, może być to. Jezu, jak wy usłyszycie... Jak ja słyszę ten dźwięk, to aż mnie po prostu uszy bolą. To jest strasznie... strasznie taki piskliwy dźwięk, okropny dla mnie. Okej, okay, ale jedziemy już do kryjówki. Dobra, w tym wypadku już jest ten dźwięk lepszy. Przynajmniej przez chwilę. Jak znowu zacznie piszczeć, to się wkurzę i po prostu będę z buta chyba tam szedł. Nie, no bez przesady, ale... ale będę musiał to jakoś przeżyć wtedy. Cholera, ładnie do mnie walą. No, shotgunu chciałem powiedzieć właśnie. Cześć, ziomki. Okej. Okay. No i jelo. Okej. Okay. Żem porobił. Świetnie. Dobra, udało się. Mogę już wskoczyć? Super. Okej, okay, w takim razie biorę to i jadę. Już do naszego celu, bo przydałoby się, żebyśmy w końcu doszli... dojechali do tych żniwiarzy, bo tak troszeczkę nam... znaczy mi zależy na czasie. I zrobimy jeszcze tą jedną misję z przejęciem. No jasny gwint, czemu ja się rozwaliłem niby? O co? O korzeń? Salva mia! Jakbyście zobaczyli moją minę, to tak, w tym momencie byłoby takie wytrwy, co się dzieje. Co się stało dokładnie z tym biednym motocyklem. I naprawdę. Biedny motocykl. A jak on tak pojechał ładnie? W ogóle już po ścianie, prawda? Ściana śmierci, w ogóle te sprawy, patrzę, a tu... to jednak nie, dupa. I się rozbił. Ale w ogóle dość ciekawie to wyglądało, okej. Okay. Już jesteśmy bardzo bliziutko, na szczęście. Cholera. Okej, okay, w ogóle zauważyłem, że jeden właśnie ten odcinek... A, nie, ja go usunąłem w końcu, tak? Tak, usunąłem go. Albo i nie usunąłem go. Bo daj, że on się nazywał Różowa Limuzyna Śmierci, to był właśnie nawet poprzedni odcinek, jakby nie patrzeć.
to on wyszedł krótszy, bo miałem więcej materiału i myślałem, że będzie te 30 minut. Tak już pozostawiałem niektóre fejle. Czyli w większości te fejle pozostawiałem, prawda? Gdzie tam powycinałem coś, ale... O, masakra. Wyszło mi tak mniej niż 30 minut, prawda? To jest dla mnie czymś po prostu okropnym, bo ja obiecywałem, że będą 30-minutowe odcinki i tak gadałem i co z tego wyszło, jak zawsze youtuber, kłamca i w ogóle. Okej. Okay. Mówię, help you, pozwólcie, że ja sobie już zadzwonię do waszej pani tej. Tej pani, nie wiem jak ona miała nawet, już nie pamiętam. I znowu dialog jest ciszej niż muzyka. Niestety w kuratorze w cutscenkach ta muzyka jest tak powiem nałożona, nie jest skalowana z grą, tak jak w pozostałych wypadkach. No cóż, co ja na to poradzę, to nie jest moja wina niestety. Ja patrzę na cel, a zapomniałem, że te cele się same nie usuwają. O, mogę prawie wszystkie myszy, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Mniejsza o to. Jezu, ile tej rzeczy do rozwalenia. O cholera. Są RPG-owcy, to dobrze ich zdążyłem zabić na szybko. Znaczy RPG-owcy, bo że po prostu ludzie z wyrzutniami, prawda? Okej, okay, przeładowanie szybkie. No, shit, Sherlock. Dobra, pozwólcie, że ja tylko sobie powybijam najpierw. Jakoś niespecjalnie chce mi się potem z nimi bawić, kiedy będę miał ich na plecach i będą mnie obijali. Super, poszli. Bierzemy się za panel sterujący. 4, 1, 3, 2, 3, 4. Okej. Okay. Let's go, Reapers! Się przebiegamy poznać, co prawda beznadziejna, bo to jest hajs. W ogóle zobaczcie, tam są jeszcze rzeczy do rozwalenia. O ja. Nie będzie mi się chciał tego wszystkiego rozwalać. Chyba, że przylecę tutaj i zacznę walić wszystkim po prostu po kolei. Okej, jeden zniszczony, zabity, chciałem powiedzieć, jeden zniszczony. Drugi zabity. Trzeci zabity, fajnie. Okej, okay, mamy iść tam. Też tam lecę z nimi. Szybciutko, szybciutko. Właśnie chciałem sprawdzić, czy ktoś nie siedzi przy... O właśnie, cholera jasna, przy miniganie. O cholera, nie wyszło. Jestem gwint. Uciekam. O, on jeszcze żyje. Czekajcie, postaram się... No właśnie, poczekaj, aż mi odnowić troszkę HP. I zacznę dopiero do niego walić. No ile ty przeżyjesz, gościu? Co to ma być? Cholera, nie. Zrzuciłem granat? Wiedziałem, że to tak skończy. Jeszcze zauważyłem, jak ten granat zaczął lecieć. Nie, masakra. Dobra, koniec. Muszę przerwać, przestać po prostu jak zawalać tę misję głupie w Jaskausie, bo niestety, no jakby nie patrzeć, to ja robię takie głupoty, że... Masakra. To znaleźćka Anna, to tu jest, okej. Okay. Więc zbiorę ją. Te dwóch zabitych, jeszcze trzeci. Prawidłowo, okej, okay, super. Lecimy. Okej, ja sobie zabiję tego gościa z tym. Najpierw przede wszystkim. Si. Boom. Ok,
Okej, okay, pozwólcie, że będę manował w ten sposób te naboje z karabinu snajperskiego, ale... Ale chciałbym po prostu wybijać tych gości, którzy mają minigany tutaj. Znaczy mają te karabiny całe, w sensie... Stanowisko z karabinami. Okej. Okay. Szybciutko wybijamy kolejnych ludzi. Cholera, to niefajna sytuacja dla nas. Cholera, to był ten, saper. Ale dobrze, poszedłem? Przez przypadek nawet? Lol. Zajdzie, że się strzelają. Lol, nawet poszedłem dobrze. Totalnie przypadkiem po prostu poszedłem w tą stronę, gdzie powinienem. Okej, okay, spoko. Okej, okay, panie technik, pan idzie tutaj za nami, widzę. Rozwalę skład paliwa po prostu, będzie najbardziej, że tak powiem, logicznie, no właśnie. Mniej naboi zmarnuje na to nawet. Okej, on już chyba nie żyje. Lecimy w takim razie dalej. Teraz snajper. Cholera, jeszcze gościu z tym, z miniganem. Ale nie wyszło. Już się udało, czy jeszcze? Ale znowu nie wyszło. Nie. No jasny gwint. On się tylko nie zabił przypadkiem. Tym gównem. Cholera, znowu źle. Cieszę się stąd. Okej, okay, chwila. Nie mi się odnowi HP. Dobra, udało się. Pięknie. Przeładuję sobie tylko. Co nim sekundkę dajcie, panowie technicy i cała reszta. A nie technik, cała reszta, chciałem powiedzieć. Ten snajper mnie wkurza, bo tutaj zaatakował mnie. Znaczy zaatakował mnie swoim tym laserem, prawda? Okej. Okay. Wezmę jeszcze tam się... O, dobra, zabili tego snajpera, to ja sobie wezmę jego naboje przynajmniej. Znaczy sobie, przepraszam, z tym ser. Okay. Okay, szybciutko zbieramy się, zabieramy się za karabin. Gdzie jest ten głupi karabin? Tu jest. Okej. Okay. Nie, nie tak, nie tak, nie to. O, cholera. Tak, i teraz tak. A, jest, udało się, super. W ogóle nie wiem, czy nie powinni być już przygotowani na to, że... Znaczy, jeszcze zastanawiam się, na jakiej zasadzie oni mają tutaj w ogóle to zrobione, w sensie... O, cholera, to jest helikopter z tym dowódcą znowu. No, cholera, jeszcze podam. Zastanawiam się, jak oni mają to zrobione, że oni się tak szybko włamują. W sensie, muszą mieć już jakiś program przygotowany, prawda? I potem tylko tam jakieś wartości wpisywać, bądź też jakoś próbować się przełamać przez to. Znaleźć lukę, bo chyba robienie tego od podstaw, że tak powiem, bez żadnego przygotowania, jest totalną głupotą, prawda? I nie ma szans na to, żeby od początku tak w długim czasie się dostać do systemu. Rządowego. Słuchaj, jest to tylko wojsko panału, prawda? Znaczy tylko albo aż, no patrząc na inteligencję tych ludzi, to niby nie. To niby nic specjalnego to nie jest, ale jednak, prawda? Okej, okay, tego dowódcę by się przydało zabić. Nie, on tylko tutaj podleci. Oni sobie poradzą raczej z tamtymi gośćmi, nie? No, dobra, jak nie, no to ja ich zabiję tutaj. Okej, okay, tego dowódcę muszę zgarnąć. Cholera jasna, nic nie widzę, bo się trzęsie cały ekran. Okej, okay, teraz. Ja mogę już wejść, dobra? Ja spróbuję go zabić. Te trzy. 4, 2, bum, gość leci i super. No i pięknie. Budynek, a nie... Znaczy, tak analogicznie mówię, nie wiem co tam ten gość powiedział. W sensie nie skupiłem się na jego dialogu w tym momencie, tylko skupiłem się na tym, co było po polsku napisane i... Tak zastanawiam, czy na pewno powinno być, że budynek, raczej twierdza, jeśli już, prawda? Cholera, te na mnie lecą, widzę. Cholera, no właśnie te. Gówniane rakiety z tych pieprzonych. Wyrzutni. Tutaj jeszcze widzę jedną wyrzutnię. Niszczona, okej, okay, super. Jeszcze gdzieś tam chyba jedną widziałem po drodze, ale nie mam teraz czasu na to. Na razie chciałbym zniszczyć to wszystko, co mogę, póki wygląda na to czas. Zobaczcie, kurde, to jest piękne. Wszystko rozpieprzamy. Ja oczywiście tak jak mówię, no nie będę tego robił na 100%, bo mi się po prostu nie chce. Widzę tam znajdźkę jeszcze jedną. O, jest i ten, i ta ostatnia wyrzutnia, którą mówiłem, że widziałem. Widzę znajdźkę, widzę HP, ale coś jeszcze jest?
79% zaledwie, tak? 79%. O, jeszcze otwieranie pamiątowa, co tam nowego złapałem? Nowe, aha, te brzmiarze się poszerzyło, okej. Okay. I są nowe misje, 3. Dobra, spoko. 40 minut widzę, odcinka jest. A więc polecę sobie tylko potem znaleźć, kiedy się z wami już pożegnam. Tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się ogólnie spodobał. Że docenicie to, że w końcu może przestanę tak bardzo failić, prawda? Co prawda i tak był odcinek jak zawsze przejeżdżony, przylatany, jakby nie patrzeć. Ale myślę, że było lepiej niż zazwyczaj. Tak więc ja już się z wami żegnam. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i na razie.